Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu porozmawiamy sobie o kulturze globalnej. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę. Nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z vlogiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym vlogu porozmawiamy sobie o kulturze globalnej, także zapraszam Was do oglądania. Kultura globalna to zjawisko zachodzące w skali całego świata, ewentualnie z małymi wyjątkami, prowadzące do przekształcenia się i ujednolicania poszczególnych kultur krajowych i narodowych, zgodnie z kierunkami dominującymi w kulturze najbardziej ekspansywnych krajów. Ekspansja w sferze ekonomicznej i ściśle powiązanej z nią w sferze kulturalnej. Kulturę globalną można także rozumieć poza kontekstem geograficznym. Globalny jako całościowy, tym samym dotyka ona wszystkich dziedzin życia człowieka, od ekonomii, polityki, media, przez życie społeczne i tym podobne. Rozwój kultury globalny jest silnie powiązany z postępowaniem zjawiska globalizacji, które w ostatnich latach dotyczy praktycznie każdej sfery życia człowieka, a najbardziej sfery politycznej, ekonomicznej i właśnie kulturalnej. Rozwój kultury globalnej, która w dominującej części dyktowana jest kulturą krajów najbogatszych, w tym przede wszystkim USA, wynika z bardzo dużego rozwoju znaczenia mediów. Początkowo radia, potem telewizji, a obecnie przede wszystkim sieci internetowej. Ogromne znaczenie mają także działania globalnych korporacji, które poszukując dróg zwiększenia rynku zbytu swoich produktów i usług, lansują pewne mody i potrzeby w krajach całego świata. Kultura globalna, wady. Postępująca homogenizacja kultury, odchodzenie od kultur regionalnych, szczególnie w krajach uboższych, promowanie wzorców i stylów życia, stylów życia niekoniecznie przystających do lokalnych warunków. Zbyt duża komercjalizacja kultury globalnej, wpływająca na jej często niski poziom i powierzchowność. Kultura globalna, zalety. Promowanie dobrych wzorców dotyczących np. rodziny, ustroju politycznego i tym podobne. Możliwa promocja zdrowego trybu życia. Możliwa ingerencja opinii publicznej w różnego rodzaju zagrożenia w innych krajach. Także w tym vlogu byłoby na tyle. Trzymajcie się do kolejnego vloga na moim kanale. Na razie!